back from the dead. Hell yeah. We'll be right back.
Jest północ, od 7 jestem na nogach. Została jeszcze jedna grupa klatki i dwie grupy ciągów. Potem jeszcze dekoracja. Ale już kurwa nie ogarniam, już śpię gdzie popadnie. Związałem chyba kilometr taśm, rąk już nie czuję, poharatane ręce, pocięte pazury, powbijane. Tragedia. W poniedziałek nie wychodzę z domu, wyłączam telefon. A jutro może pośpię sobie do 8, zjem śniadanie i przyjdę zobaczyć, jak Big Mike'owi pójdzie. Ciężko. Kurwa, naprawdę ciężko. Nie wyobrażam sobie, że ja bym miał jutro startować. Pierwsza w nocy, zaczynają się ciągi. Chyba przegrał trzecie miejsce o 7,5 kg. Gdyby wciągnął te 300, to by był trzeci. Spalili mu go za delikatny wózek na sztandze. 7,5 kg zabrakło do podium, ale powiem wam teraz kurwa sam, tak osobiście z mojego doświadczenia, to była jedna kurwa z mocniejszych
setek, jakie kiedykolwiek kurwa widziałem. O, dwa razy powyżej 800, 750, 750. Mega, kurwa, naprawdę. Chyba lepiej być czwartym przy takim poziomie, przy takiej obsadzie, niż kurwa pierwszym na zawodach, gdzie jest się kurwa sam ze sobą, nie? Dobra, kończymy. Jest 3:12. Dekoracja. I to jest posiłek Łukasza. Po całym dniu i nocy trójbojów. Jarmusz. Regeneracyjny. Tak jest. Za 200 metrów skręć w lewo. To, co w sumie teraz będę nagrywał, powinno być na kanale motoryzacyjnym, na razie robię vloga wyjazdowego. No to pokażę wam, co tu się odpierdala z Mercedesem, nie? Wziąłem Merca na trasę, bo najpewniejszy taki zrobiony na 1100%, wszystko jest sprawniutkie, kurwa, idealnie działa. Po czym zaczęły mi, kurwa, mrugać światła, wyłączył się wyświetlacz klimy, przestała działać klima, za chwilę SRS, za chwilę coś. No ale jakoś dojechaliśmy, mówię, jakieś zwarcie gdzieś się dzieje. Wieczorem już nie chciał się zamknąć szyberdach. Mrugały światła z góry, nie świeciły. No to mówię, no zwarcie na bank. Rano wyszło słoneczko, odpaliłem go, zostawiłem na słoneczku, żeby wszystko wyschło. No a kiedy już wyschło, to już go drugi raz nie odpaliłem i nie chciał zmieniać biegu, no bo wiadomo, nie widział położenia P. Spalony był bezpiecznik, 14, numer 14, o napięciu 15, więc złożyłem jeszcze jedną 15, znowu ją spaliło, dałem 20, no i w momencie, kiedy naciskałem hamulec, ten bezpiecznik się spalał, a jak on się spalał, no to skrzynia nie widziała położenia P, no i nie chciała mi wrzucić drive'a ani nic. Więc jakoś na szybko udało mi się wrzucić szybko drive, spalił się bezpiecznik oczywiście, silnik w tryb awaryjny, ale jak wpadł w tryb awaryjny, no to mówię, dojadę, bo jechałem do znajomego tylko, żeby mi to zrobić, znajomego jeszcze nie ma, czeka na niego, no i tak w oczekiwaniu na niego pomyślałem sobie, popisałem jeszcze ze znajomymi i sprawdziłem jedną rzecz. Zrobiłem nagranie, jak reagują światła hamulca, stopu, kiedy naciskam, no i góra mrugała. Sprawdziłem wtyczkę górną. Nie wiem, czy to widzicie. Ona jest cała zielona, zaś nie działa. No, że ona idzie po jednym kanie, z klimą, z SRS-em, ze wszystkim, no to jak ona wypierdalała zwarcie, no to tam się też robiło. Odpiąłem ją. Silnik odpala, auto chodzi, wszystko jest zajebiście pięknie. Oczywiście no nie ma wyświetlacza, no bo jest to odłączone i nie jest zamknięty system. Więc czekam, teraz będziemy to zmieniać. Pokasować błędy i tyle. I wyobraźcie sobie teraz, nowe auta mają coraz więcej elektroniki. Jedna wtyczka od kurwa światła stopu potrafiła mi unieruchomić kurwa samochód. Wyjazd weekendowy na zawody, miało być fajnie. Zapierdalałem jak dziki osioł, żeby wszyscy mieli dobrze. Wszystkim pomagałem, jak tylko się kurwa dało, zawiozłem, odwiozłem, grosza nie wziąłem. Zawsze tak robię. I tak mi się kurwa odwdzięczyło, nie? Czasami już mam kurwa dość, się zastanawiam, ile jeszcze kurwa nerwów będzie mnie kosztowało to wszystko. No ale w gruncie rzeczy dobrze się skończyło, bo to tylko ta jedna jebana, pierdolona szmata wtyczka, którą za chwilę chyba zjem ze złości. Żeby było śmieszniej, jak jechałem do Strzelina w trybie awaryjnym z Wrocławia, to co nacisnąłem hamulec, to załączał się klakson, alarm, wycieraczki, kurwa, ludzie na mnie patrzyli jak na downa. Jechałem oczywiście 50 na godzinę, no bo miałem tylko drugi bieg, tak? Ale wszystko dobrze się skończyło. A już miałem, kurwa, naprawdę takie nerwy. Za co? Ludzie, powiedzcie mi, kurwa, za co? Get down to the bass and sound. Get down to the bass and sound. Get down to the bass and sound. Get down to the bass and sound.
sprzymierzonych terytorialsów jest 24-letnia Wiktoria Paga. Dziś razem z 6 innymi żołnierzami otrzymała specjalne gratulacje za zaangażowanie podczas treningu. Byłam w szkole wojskowej, na co dzień pracuję, uczę się, jestem technikiem masażystą. Także do wojska postanowiłam wstąpić, bo byłam harcerką, byłam w strzelcu. Także nie fikać, bo Wiktoria już jest uzbrojona i będzie napierdalać z karabinu. Ogólnie podziękowania dla organizatorów, dla Artura, dla Gośki, dla Maćka, dla Artura i Marty ze Szczecina, bo pomogli jeszcze ogarnąć tutaj z Mercedesem, coś to wam powiem już na odcinku motoryzacyjnym, bo to jest bardzo ciekawa historia. Bardzo żałuję, że nie było mnie na dekoracji drużynówki. Zajęliśmy drugie miejsce drużynowo, co jest, myślę, ogromnym sukcesem. Paleczkowi 300 kg, Big Mike'owi debiutu przede wszystkim, kozak w chuj, że tak powiem. Całej mojej drużynie oczywiście. Spóźniłem się 20 minut na dekorację, dosłownie, a w międzyczasie jeszcze inne przygody. No i chyba tyle. No, co mogę więcej powiedzieć? Ja tam jestem zadowolony. A teraz jadę, bo mam sporo do ogarniania. Miałem dzisiaj odpoczywać, ale w końcu kurwa nie odpocznę, bo życie toczy się dalej. Na razie.